Siemanko, z tej strony MJack, a dziś zrobię wam skrót z tego, co ostatnio robiłem w kwestii naszego świata hardcora i farm, które mam w planach dokończyć w najbliższym czasie. W dzisiejszym filmie zobaczycie, jak zrobiłem farmę wieśniaków i jak jestem bliski skończenia farmy żelaza, którą zakończymy prawdopodobnie dopiero na jutrzejszym live'ie. Dla was jutrzejszym, czyli generalnie w niedzielę. Mam nadzieję, że wpadniecie, no i miłego oglądania. Na starcie postanowiłem oczyścić trochę terenu. Uznałem, że jest tutaj na tyle wysoki teren, że niektóre osadniki mogłyby się respić na pagórkach z lodu, zamiast respić się w naszej farmie, więc wyczyściłem trochę teren. Po drodze zniszczył mi się oczywiście kilof, no bo jakby inaczej, więc poszedłem dorobić sobie nowy i skończyłem wyrównywać teren. Po powrocie uznałem, że trzeba wybudować już tubę i jakby zastanowić się nad wysokością, na jakiej chcę zrobić farmę. Postanowiłem, że zrobię to mniej więcej na tej wysokości, dorobiłem pół bloki, które są potrzebne do budowy całej farmy i zacząłem dalej zastanawiać się nad rzeczami, które mi są potrzebne do tego miejsca. Okazało się, że będę potrzebował jeszcze czterech łóżek, których oczywiście u siebie w domku nie posiadałem, dlatego byłem zmuszony wybrać się do naszej pobliskiej wioski i zebrać tam trochę łóżek. Na szczęście udało mi się tam znaleźć odpowiednią ich ilość i wrócić do pracy. W drodze do domku zauważyłem półokiem, że jest tam jakiś najazd. Hello, motherfucker. Więc postanowiłem pozbyć się państwa i wrócić dalej do domku, żeby kontynuować budowę farmy. Po rozłożeniu wszystkich łóżek i dorobieniu sobie włazów, żeby móc dokończyć tą farmę, rozłożyłem wszystko na swoim miejscu i zacząłem martwić się o doprowadzenie osadników na miejsce. Najbardziej żmudną robotą jednak mimo wszystko w doprowadzeniu osadników w jakiekolwiek miejsce jest rozkładanie torów. Musisz brać pod uwagę wszystko, od tego, żeby tory mogły się w ogóle ułożyć, przez to, żeby osadnicy na pewno tam dojechali. Ostatecznie uznałem, że zanim wyślę jakiegokolwiek osadnika przede mną, właśnie ja przetestuję jako pierwszy w ogóle, czy trafię w dobre miejsce. Uznałem, że mam tylko dwóch osadników i nie chcę mi się kolejnego sprowadzać z wioski, więc nie mogę ryzykować śmiercią żadnego z nich. Oczywiście na całe szczęście okazało się, że wszystko działa sprawnie, więc następnymi osobami, które miały wyjechać, ruszyli osadnicy. Najpierw puściłem jednego dla testu, zweryfikowałem, czy trafił na miejsce. Trafił, byłem szczęśliwy. No to puściłem drugiego, no i popędziłem tam, by już wypuścić ich ze swoich wagoników. Oczywiście, jak to ja, uznałem, że dobrym pomysłem będzie zabezpieczenie wszystkiego, by na pewno osadnicy wysiedli w środku. Więc zacząłem żmudną robotę rozstawiania kobli byle gdzie, byle jak najwyżej i zabezpieczania tego półblokami, by osadnicy nie byli w stanie wysiąść nigdzie indziej oprócz miejsca, gdzie chcę, żeby wysiedli. Na końcu postanowiłem wziąć kilof w rękę i wypuścić ich. Na szczęście wszystko udało się pomyślnie i osadnicy byli już na swoim miejscu. Następnym etapem budowy farmy było oczywiście nakarmienie naszych kochanych osadników, aby zechcieli się rozmnożyć. Na całe szczęście miałem sporo pól uprawnych razem z ziemniakami i marchewkami, które aktualnie były mi mało potrzebne, więc rozdałem im trochę marchewek i czekałem na to, aż w końcu magia się rozpocznie. Widzimy tutaj dwóch osadników wymieniających się marchewkami. Generalnie wychodzi na to, że bardzo się polubili. Są serduszka, czyli oznacza to pierwszy etap rozmnażania się. Nie, no dobra, nie, bo to jest family friendly content. Generalnie wszystko poszło po naszej myśli, więc postanowiłem zrobić jakieś logiczniejsze zejście na dół do naszych osadników. Nie wyszło logiczniejsze, uwierzcie mi. Więc zacząłem kopać się w dół i rozstawiać po kolei wszystkie drabinki, jakie posiadałem przy sobie. Dokopałem się do jakiejś jaskini, którą o dziwo oświetliłem, więc kopałem się dalej, poszukując naszych osadników i w końcu dotarłem do nich. Rozstawiłem kolejne drabinki, po czym zszedłem na dół zobaczyć, czy jest tam nasz podopieczny. Okazało się, że tak, jest już pierwszy osadnik, więc bardzo ucieszyłem się na jego widok i zacząłem planować kolejne etapy farm. Przede wszystkim zebrałem koordynaty wysokości i zacząłem szukać tych samych koordynatów na zewnątrz, by móc doprowadzić tory do mojego domku na tej samej wysokości. Gdy dowiedziałem się, że jest to ten sam poziom, który jest u osadników, postanowiłem wykopać tunel łączący te tory, które do tej pory tutaj istniały, razem z naszą kochaną farmą osadników. Na szczęście udało się wszystko zgodnie z planem, dokopałem się do odpowiedniego miejsca, rozstawiłem trochę torów i zacząłem zajmować się dalszą częścią planowania.
końcu po tak długim czasie męczenia się z tym bardzo niskim poziomem sufitu zacząłem to zmieniać i zabrałem się za jego zniszczenie oraz ponowne odbudowanie. Po zakończeniu całej budowy uświadomiłem sobie, że mam 31 level, prawdopodobnie z rozmnażania zwierząt w międzyczasie, więc postanowiłem, że oświetlę tutaj górę, żeby żadne moby się nie spawnowały i ruszę w kierunku naszego enchantingu, żeby sprawdzić, czy w końcu trafi się jakiś fajniejszy enchant na nasze buty. Zobaczyłem Unbreaking 3, więc postanowiłem zaryzykować, ale niestety szczęście mi nie dopisało tym razem i dostałem Blast Protection 4, które nie byłoby złe, na przykład na takich spodniach, ale na buty naprawdę zależy mi na jakimś featherfallingu. Ciekawostkowo wspomnę, że zrobiłem sobie dzwonek do drzwi. Nic nadzwyczajnego, ale mi się podoba. Przestawiłem naszych dwóch osadników do mojego domku na świeży, powiedzmy, dach i postanowiłem pójść spać, by kolejnego dnia zająć się czymś innym. Po przespanej nocy uświadomiłem sobie, że nasi osadnicy chyba nie chcą się rozmnażać i jedyny wniosek, do jakiego doszedłem, to to, że nasza farma jest zbyt blisko osadników, których staram się trzymać w domu, przez co cztery łóżka starczają tylko na czterech, dlatego farma dalej nie działa. Więc byłem zmuszony zweryfikować to i pójść znowu do wioski, tym razem tej dalszej, i zabrać więcej łóżek, by móc rozłożyć je w naszym spadzie do zbierania osadników, po czym oczywiście zweryfikować, czy mam rację. Po jakimś czasie okazało się, że faktycznie osadnicy pojawiają się i byłem bardzo szczęśliwy z tego powodu. Kolejną farmą, jaką chciałem wykonać, była farma żelaza. Jak pewnie wiecie, jeżeli śledzicie serię od początku, to macie świadomość tego, że wisi nade mną jakaś głupia klątwa tego, że nie mogę znaleźć ani grama żelaza, tyle ile będę potrzebował do przeżycia w ogóle na tym świecie. Więc postanowiłem znaleźć sobie jakieś odpowiednie miejsce na wybudowanie farmy żelaza. Najprostszej na świecie, nie takiej, jaką znacie, bo prawdopodobnie mało kto zna taką małostkową farmę, aczkolwiek ona na start świata zawsze się przydaje i naprawdę jest całkiem wydajna. Postanowiłem zrobić to pod tymi torami, bo tam znalazłem największy fragment w miarę płaskiego terenu. Wyrównałem trochę i zacząłem budowę. Budowa była trochę żmudna, szczerze powiedziawszy, głównie ze względu na śnieg, ale kiedy już się ogarnąłem ze wszystkim, to uświadomiłem sobie, że brakuje mi jednego bardzo ważnego składnika. I tym składnikiem było netherowe drewno. Już śpieszę z wyjaśnieniami. Netherowe drewno nie płonie od lawy, a mechanizm polega na tym, że muszą być tutaj płotki i furtki z drewna, których nie da się zrobić z kamienia, a jedynym rodzajem drewna, który nie płonie od lawy, jest drewno netherowe, więc byłem zmuszony pójść do netheru. Byłem bardzo niezadowolony z tego powodu, ponieważ bałem się, że w bardzo łatwy sposób zginę, ale skoro mus to mus, po drodze zrobiłem sobie, że tak powiem, no nie wiem, template'kę do tego, żeby już sobie postawić później tylko wiaderko z lawą, żeby móc farmić sobie lawę, ale no z tą lawą też będzie trochę problem, ale zobaczycie to później. Postanowiłem zabrać się z netheru, nie iść do kopalni, bo jak już i tak się tam wybieram i tak, to w sumie co za różnica, więc wszedłem do portalu, no i ruszyłem przed siebie. Oczywiście, jak zapewne wiecie, naszym spawnem w netherze jest Souls and Valley. Jeden z najniebezpieczniejszych tak naprawdę biomów w netherze. Nie miałem zielonego pojęcia, w którą stronę trafię na jakikolwiek las i bałem się, że będę musiał przemierzyć naprawdę sporo kratek, żeby w ogóle znaleźć jakikolwiek z lasów netherowych. Na całe szczęście wystarczyło, że ruszyłem dupę kawałek tak naprawdę przez Souls and Valley i już zauważyłem netherowy las. Niestety problemem tego netherowego lasu był fakt, że był bardzo nisko, a ja byłem bardzo wysoko, więc musiałem znaleźć jakiś sposób na dostanie się do niego. Jedyny pomysł, jaki przyszedł mi do głowy w tamtej chwili i uważam do tej pory, że w sumie był całkiem dobry, to był ten pilar z bazaltu. Ten pilar z bazaltu aktualnie stał się moją template'ką do zbudowania schodów. Wokół niego wybudowałem schody, przebudowałem się na drugą stronę i miałem w miarę pseudo bezpieczne, bo powinienem budować to z kobla, nie z dirta, w miarę bezpieczne zejście na dół do netherowego lasu. Więc byłem całkiem zadowolony, pobiegłem od razu po drewno. Po drodze z powrotem uświadomiłem sobie, że miałem zebrać jeszcze lawę, więc postanowiłem zaryzykować zejściem w dół i zebraniem lawy w najbliższym miejscu, jaki był. Oczywiście to nie było takie proste, niestety trochę pożałowałem tej decyzji, aczkolwiek na całe szczęście usłyszałem tego piglina. Tak, zeskoczył na mnie piglin.
Glin. I to co gorsza z Kuszą, chociaż nie wiem czy gorsza czy lepsza, ponieważ on z Kuszą nie miał większych szans tak naprawdę ze mną. Gdyby to był Brutal chociażby, który no nie może się zrespić losowo na świecie, to miałbym bardziej przegrzane. Na szczęście udało mi się go zabić, zdobyć lawę i wrócić bezpiecznie do domku. Niestety dopiero po jakimś czasie uświadomiłem sobie jak głupi byłem i jak lekkomyślny, bo ostatecznie okazało się, że wziąłem za mało tego drewna, więc byłem zmuszony wrócić, zebrać więcej drewna, zebrałem go całkiem spory zapas, żeby już na pewno mi go starczyło i dopiero wtedy wrócić bezpiecznie do domku. Po powrocie do domku postanowiłem sprawdzić stan naszych osadników. Zobaczyłem 3 nowe twarze i bardzo ucieszyłem się z tego powodu, bo do naszej farmy żelaza potrzeba nam aż 6 osadników. Później poszedłem do naszej pseudo-farmy lawy, żeby odłożyć tą jedną sztukę lawy. Spokojnie, ta lawa nie zdążyła się za bardzo wytworzyć po czasie, ale postanowiłem już to tak zostawić. Wróciłem do budowania naszej farmy żelaza, oczywiście żmudne budowanie, nic ciekawego, kogo to interesuje, ale wybudowałem wszystko, rozlałem wodę, którą też musiałem zebrać z pobliskiego źródła i dokończyłem budowanie. Oczywiście zjebałem, więc musiałem to zbudować od początku. Poprawiłem tą ścianę, pobiegłem znowu do osadników po kolejne łóżka, bo oczywiście potrzeba kolejne 6 łóżek do tego. Zebrałem po drodze tory, żeby też mieć na doprowadzenie osadników do farmy, no i w końcu rozłożyłem łóżka. Następnym etapem było doprowadzenie osadników w ogóle na miejsce, co już wcześniej wspominałem, że jest faktycznie najżmudniejszą częścią każdej farmy i w ogóle pracowania z osadnikami, czyli doprowadzania ich do odpowiednich miejsc, bo budowanie torów, planowanie tego wszystkiego naprawdę nie jest najciekawszą na świecie rzeczą, ale udało mi się wszystko rozplanować, przetestować i rozłożyć oczywiście zasilane tory, żeby w ogóle mogli tam dojechać. Gdy już tory uznałem za gotowe, postanowiłem najpierw doprowadzić osadników z mojego dachu, więc puściłem jednego z nich, poczekałem chwilę, sprawdzając czy na pewno się nie cofnie, gdy uznałem, że dojechał wystarczająco daleko, by być pewnym, że dotarł na miejsce, postanowiłem wepchnąć drugiego z nich. Gdy dotarłem na miejsce, zauważyłem oba osadniki na swoim miejscu, więc bardzo ucieszył mnie ten widok. Naprawdę elytra... Czekam tylko na zdobycie tej elytry, bo poruszanie się po tym terenie jest żmudne jak nie wiem. Osadników wypuściłem ze swoich wagoników i oczywiście poszedłem doprowadzać kolejnych z nich, bo jeszcze 4 przede mną. Naprawdę nie lubię tej roboty. Teraz zacząłem doprowadzać kolejnych 4 osadników. Naprawdę była to dość żmudna misja, żeby złapać ich wszystkich do wagoników, doprowadzić, wyprowadzić i po kolei wypuścić. Zważywszy na to, że najpierw musiałem puścić jednego, żeby doprowadzić go jako trzeciego do tamtej farmy, wypuścić, wziąć wagonik, wrócić się na miejsce i znowu robić to samo z kolejnymi 3. Po wypuszczeniu ich, oczywiście ostatnią rzeczą, jaka mi została, to jest zdobycie 2 zombiaków. Niestety 3 godziny sesji growej, jakie tutaj miałem, wymęczyły mnie strasznie i nie chciało mi się już teraz szukać zombiaków, sprawdzać czy będą mogli podnieść itemek, albo musieć jakby ogarniać sobie name tagi, czyli handel jeszcze, więc musiałbym czekać na kolejnych osadników i tak dalej, i tak dalej. Uznałem, że nie jest to teraz warte zachodu, więc na tym etapie tą farmę zostawiłem, dokończymy sobie ją na jutrzejszym live'ie, na którym mam nadzieję, że będziecie. Dziękuję wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że ten trochę dziwaczny odcinek wam się spodobał z budowania farm. No i trzymajcie się, do zobaczenia w następnych filmach, materiałach, live'ach, coverach. No i cześć! Miłego dnia wszystkim!